Cześć, witam, Kasper Midla, fan sportu. Z nami nie kto inny, tylko Marcin Najman, bokser, zawodnik MMA. Cesarz Freak Fightu, żużlowiec, muzyk, ostatnio widziałem, solóweczka, naprawdę top. I dzisiaj wyskoczyłeś ze strażakiem. Co to było, Marcin? Wydobrowałeś się trochę na wczorajszym incydencie w Sejmie, co? Nie, chodziło mi bardziej o wprowadzenie takiej świątecznej atmosfery. A co ma gaśnica do świąt, kurwa? No trochę takiego, symulowała trochę śniegu. Okay. Tak, proszę, no proszyła. No zaprószyłeś swojego rywala. Nie, chodziło o zaproszenie, wiesz. Rozumiem. Takie świąteczne. Ochłodziłeś mu głowę, bo on dzisiaj był ugotowany. Ale prawda jest taka, że gdybym naprawdę chciał coś zrobić, to bym mu tą gaśnicą przyjął w łeb. Nie, no tak. No, a tak to go tylko po prostu popsiukałem, no. Marcin, czy ty oglądałeś swoją walkę na spokojnie, żeby wyciągnąć wnioski, czy ten faul był? No chyba był. Czy według ciebie nie było? Jestem wariacie. No dobrze, no nawet jeżeli na 23 ciosy jeden, zupełnie nieintencjonalnie, bo przecież też nie mogłem widzieć wszystkiego, jak byłem z dołu, został zadany w tył głowy, ty uważasz, że po czymś takim należy się dyskwalifikacja? Jest upomnienie, ostrzeżenie, minus punkt i dyskwalifikacja. Tak to powinno się odbywać. Symulantom mówimy nie. Myślisz, że przesymulował? No nie, przyaktorzył, czy teraz, w tej walce, no myślę, wydaje, że już dwa razy takiego samego błędu popełnić się nie da, Marcin, więc, znaczy błędu. Ty uważasz, że to nie był błąd, no. Ale no co, no ja mu znowu zapłacę w łeb i on znowu będzie coś symulował, to co ja mam zrobić? Ja idę mu na jedno, tylko to mnie interesuje. Zrozumcie, to co on zrobił jest po prostu haniebne i mnie naprawdę nie interesują te jakieś werdykty. Mnie interesuje to, co ma się odbyć, no. Tak samo te face to face. Co to za face to face z tą ochroną? Gdzie on się będzie chował za każdym razem? Co to jest? Chcę prawdziwy face to face? Proszę o opuszczenie hali przez ochronę i zobaczymy. I wtedy zobaczymy face to face. No, raz zachował się nie fair, to wszyscy mówili, że no to było... No i to wystarczy. Dosyć. Ale ty, rozumiem, no nie wyskoczyłbyś z czymś takim, chociaż nie wiemy tego. Z czym? No z tym, że... Jeżeli chcę face to face, bardzo proszę, bez ochrony. Myślę, że to może się wydarzyć tutaj jeszcze, mi się wydaje, przed świętami, nie wiem. Trenujesz cały czas. Ostatnio widziałem cię na macie z byłym zawodnikiem UFC, to prawda? Piotr Kalman, tak, mieliśmy okazję potrenować, natomiast oczywiście moim głównym trenerem do tych wszystkich ostatnich walk i do tego, od tego momentu fatalnego dla mnie, tej fatalnej walki pierwszej z Pawłem Jóźwiakiem, gdzie doprowadziłem się do stanu, nie wiem, 122 kg, to było półkalectwo. Więc od tamtego momentu trenuję z Jackiem Romiakiem, który mnie naprawdę przeobraził, który przywrócił mi zdrowie, który przywrócił mi mobilność i bardzo mu jestem za to wdzięczny. Marcin, nawiązując do... Natomiast Piotrkowi bardzo też dziękuję za trening, bo Piotrek to jest no, znakomity fachowiec, no, facet, który walczył w UFC. No. No tak, to niby o kim mówimy, prawda? Czy ta walka znowu będzie w parterze? Czy ty chcesz sprowadzić swojego rywala do parteru? Bo to rozumiem, są MMA, będzie normalnie na zasadach MMA. Ja walczę już tylko w MMA. Słuchajcie, to gdzie ta walka się rozstrzygnie, to jest zupełnie bez znaczenia. To ma być po prostu destrukcja i tyle, no. Jesteś pewny siebie. W każdej pozycji. Jak zawsze, Marcin, jesteś no, pewny. Z każdej pozycji go ładujemy, no. No tak, zostałeś zawodnika, który też dużo... Na konferencjach się udziela, no, obraża cię. Zawodnikiem to przesadzę już. No trochę. Dobra, przeciwnika, o. O, lepiej o, brzmi? O, dużo lepiej. Dobrze. Ostatnio, Marcin, były dwie walki twoje. Pamiętasz, walczyłeś z Lizakiem i potem musiałeś. Znaczy, była walka z Adrianem Ciosem. Pytanie moje brzmi, czy to lepiej dla ciebie, na 100% lepiej teraz dla ciebie, że możesz w 100% przygotować się tylko na jednego przeciwnika, nie myśleć kompletnie o tej swojej pierwszej walce, która była ostatnio z Lizakiem? To dużo daje? Dużo ci ostatnio zabrało trochę koncentracji ta walka z Lizakiem? Oczywiście, że lepiej jak się toczy jedną walkę i ma się jednego rywala. Dla mnie Lizak to jest mój kolega i mieliśmy walkę absolutnie na sportowo. Ja miałem przecież w głowie, z tyłu głowy, że mnie najważniejsze zadanie czeka dopiero po tej walce, więc Lizak wychodził do walki trzyrundowej, ja de facto do sześciu. Mhm. I musiałem też tak te siły rozplanować. A w związku z tym, że Lizak też walki nie podejmował, tylko uciekał, no to mi to tak naprawdę było tylko na rękę. No, ja też powiedziałem, nie będę go sobie ganiał na hura. Jakby mi się gdzieś przytrafił, to oczywiście by było koniec. Ale zawarczył bardzo mądrze. Tam wiesz, że wielu go krytykowało, że nie podjął walki. No a co ten chłopaczyna miał zrobić? Podejść na wymianę, kurwa, to tak jak Mirek Okiński powiedział. I potem by szukali głowy w trybunach, no. No nie, no, rozegrał to na sportowo. Ale czemu nie poszedłeś na plecy? Ja tego nie rozumiem do tej pory. No, bo to nie jest takie do końca, że to się tak mogło... Ja trzymając go na plecach... No właśnie. Trzymałem i wiedziałem, że on już nic z tego nie zrobi. A że się pompuje. To była dla mnie jakby... No przecież czułem, czy on coś jest w stanie z tego zrobić. Nie był. Był za słaby.
A rzucając go na plecy, mogłem go albo oczywiście bardzo osłabić, ale mógł mi jeszcze wcześniej zeskoczyć i mogłem ja się znaleźć w jakiejś takiej pozycji. Nie. A Lizak jest bardzo dobry w tym jiu-jitsu. No tak, tak. Więc jak sobie wolałem poczekać, aż on się wymęczy, a wiedziałem, że nie ma z tego żadnego zagrożenia. Nie wkurzało cię to, że w komentarzach pisali, ojeju, przegrał o połowę lżejszym chłopakiem? No na pewno jest to trochę irytujące. No ale na sportowo, no ale wiesz, no przegrał na sportowo, no bo przecież, mnie nikt nie zbił, no. No tak, no tak. No, tyle w to masz. Muszę, Marcin, do tego wrócić, bo na naszym kanale pojawił się ostatnio Mirosław Okiński, który powiedział wprost, dawajcie dwie bańki, wyskakuję do Marcina Najmana. Co ty na to? Bo ja z tobą na ten temat jeszcze nie rozmawiałem, wiadomo, że gdzieś tam w sieci pojawiały się. Ale dużo się zmieniło, bo dzisiaj słyszałem, że Mirek mówi dwie bańki, ale netto. Okay. A to jest duża zmiana. Myślę, że ktoś Mirkowi to wytłumaczył. Słuchajcie, ja mam dużo szacunku i dużo sympatii dla trenera Okińskiego. Jest prekursorem MMA, przyprowadził MMA do Polski. Kawulski z Lewandowskim je rozpropagowali, a na salony wprowadzałem MMA ja i Pudzianowski. Więc jesteśmy w piątce tych, którzy zdecydowali albo zrobili to, że MMA jest dzisiaj w Polsce takie, jakie jest. Ja uważam, że to by była absolutnie freakfightowa walka. Natomiast się cały czas zastanawiam, po co to trenerowi, bo szanse na zwycięstwo trener nie miałby zbyt dużo. Czyli cały czas uważasz, że tutaj miałbyś dużo większe szanse, jesteś w treningu, no trener wiadomo, trenuje innych, nie jest w treningu. Ale ja myślę, że ja też dosyć mocno uderzam, no trener nie dałby rady tak uciekać trzy rundy jak Lizak, nie dałby rady. Także to się musiałoby skończyć jakąś destrukcją, no z której ze stron. Ostatnio cię zaczepił. Było na początku grzecznie i kulturalnie, ostatnio troszkę cię zaczyna podszczypywać, no. Ale wy naprawdę, ma to nie jest tak, że to chamskie podszczypywanie, to jest takie podszczypywanie bardziej dla śmiechu, wiadomo, darzycie się dużym szacunkiem, tak jak powiedziałeś, weterani polskiego MMA, no tak można o was powiedzieć. Ja nigdy Mirka pierwszy nie obrażę, nigdy, bo on sobie na to nie zasłużył, natomiast złośliwości, wymiana złośliwości, no to jest solą freak fightu, no więc to normalna rzecz. Jasne. Plan na święta przed walką, znaczy to w sumie no przed walką święta, więc plan na święta, pójdziesz normalnie, klasycznie, czy jednak... A najeść się i pospać, kurwa, a co to, święta to święta. Napić no, czy nie? Nikt mi nie, aż tak nie. Nikt mi nie będzie świąt zabierał, no. Jesteś pewny siebie, jesteś bardzo znowu pewny siebie. Ja to rozumiem, no bo też masz przewagę, doświadczenia. Jakbyś z nim walczył, też byś był pewny siebie. No kurwa, no taka jest prawda. No. Czyli święta, nie święta, przekaz jest prosty. Musi zapłacić karę za to, co się dzieje, tak. Za to uderzenie. I jeżeli zaproponują mi z nim walkę trzecią, czwartą, piątą, ja za każdym razem wezmę, bo on za to haniebne zachowanie ma dostawać w pierdol za każdym razem. Żadnych face to face, żadnego chowania się za ochronę. Chcę, wypraszamy ochronę i robimy face to face. Żadnych taryf ulgowych, żadnej promocji. Bo on ten czas traktuje jako promocję. Zero. Wpierdol i do domu. To znaczy najpierw do szpitala i do domu. Okej. Okay. Main event, jeszcze bardziej main event. Też dwóch weteranów, ale polskiego futbolu. Hajto kontra Wawrzyniak. Co ty na to? Bo już dużo widziałeś w tym świecie. Też doświadczeni zawodnicy. Dużo widziałem, ale Wawrzyniaka jeszcze w akcji nie widziałem. No to... Znaczy widziałem go jak gra, ale nie widziałem go w akcji, więc to nie jest tak, że ja wszystko widziałem. Ciekawe zestawienie i... Kurczę, no i życzę chłopakom, żeby dali z siebie wszystko, no i żeby po prostu się fajnie zaprezentowali. Myślę, że Tomek wielu zaskoczył swoją postawą w pierwszej walce, gdyż miał rywala naprawdę młodego, silnego, wielkiego i zaskoczył. I jest faworytem. No, wcale się nie dziwię, bo on już coś pokazał, Jakub Wawrzyniak jeszcze nie, ale będzie miał okazję pokazać. Marcin, wesołych świąt ci życzę, zdrówka przede wszystkim przed walką. Chciałbyś coś powiedzieć jeszcze ostatnio do Adriana Ciosa i do naszych widzów? Nie, z takimi szmatami się nie rozmawia, je trzeba napierdalać. Nie mam nic do przekazania. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Dziękuję.